Cześć wszystkim. Dawno nic tam nie nagrywałem takiego konkretnego, tylko same takie krótkie filmy. Też trochę się działo. Tutaj chciałem wam pokazać. Założyli mi wczoraj skrzynkę elektryczną. Podwójna. Mówili 3 godziny, a wyszło 5. Oczywiście przewód aluminiowy. Tu od sąsiada z tamtego słupa było przebicie przez drogę. Robili tym kretem. Także no, teraz będę czekał za licznikiem, przyślę umowę i już prąd w domu powinien być. Także nic, tylko do przodu. Okna już są. Montowaliśmy w tamtą sobotę. Powiem wam, że ciężkie. Te drzwi tarasowe. Dwumetrowe, 2,35 wysokie. Kolor jest Winchester. Taki coś. Z ruchomym słupkiem. Ja będę używał te jako główne, jakby tarasowe. Bo tu taras planuje taki welkę. To są te duże drzwi. 2,80 i podzieliłem na 3, nie chciałem HS-a, bo one są drogie, żeby były dobre, a te tanie to nie ma sensu. Tutaj jest tak, że lewe i prawe skrzydło jest rozwierno uchylne, czy tak jakoś tak było, a środek jest na stałe, tylko jest zrobiony tak, że nie widać, jakby ta ramka czy coś takiego jest. Jak zwykłe skrzydło po prostu. Tu jest okno od tego małego pokoju. Jest 1,80 m. Tu od kotłowni. To jest 60. Mogło być trochę większe, ale sugerowałem się wysokością, żeby dół był na jednej wysokości. Drzwi tak samo do kotłowni wstawiłem. Takie zwykłe, te metalowe, techniczne. One docelowo będą w środku, a tu będą jakiś kolor, ale chwilowo, żeby były jakieś, nie, jakieś takie na zamek. Tu jest to okno w garażu. Oryginalnie są dwa pojedyncze pionowe. Zmieniłem na takie, bardziej mi się podoba. I u góry na tym strychu dwumetrowe. Okna są trzyszybowe, chyba sześciokomorowe. Jest szyby potrójne, ciężkie. W środku się dużo widni zrobiło. Tutaj jak montowaliśmy to okno, to chyba ze 300 kg waży. Tutaj są nalepki, zostawiłem z szyby. Nie wiem, czy coś będzie widać. Tutaj jest waga, była na jednej szybie. 48 kg. Profil jest z aluplast. I profil zamknięty, nie cełówka. No, tutaj to kuchenne. Fajne są te okna. I cichutko się zrobiło. To trzeba przyznać. Ja wiem, że to nie jest może zbytnio ciekawe pokazywanie okien, ale wam powiem, że to jest spora inwestycja. Naprawdę kupę kasy kosztują te okna. No, tu jest to okno na strychu. Mogę wam polecić odkurzacz, jakbyście chcieli właśnie na budowę. Karchera WD3. Często on jest w promocji w Castoramie albo tam innych tych, spokojnie w gipsach, jakieś takie delikatne gruzy czy pył, spokojnie daje radę. On gdzieś 250-270 zł chyba kosztuje, jak się trafi na promocji, albo nawet jeszcze mniej. Tu na górze też te okna, oryginalnie w projekcie są te drzwi balkonowe, te pojedyncze, ja to mówię, tam balkony bez wyjścia,
A ja zmieniłem, tutaj jest okno 150 na 150. Także bez problemu, jest widno. Jakbyście chcieli zmienić, kto ma taki sam projekt, bo wiem, że dużo osób no, podgląda, bo jest też ciekawych, jakie zmiany. Tu jest ten największy pokój właśnie na poddaszu. Także widzicie to. Stanę w samym narożniku. Jest duży, 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 duży pokój. Jest doświetlony. Tu jest ten mały pokój na górze. Tu będzie okno dachowe. No, na razie no, nie ma, bo nie ma blachy jeszcze. Jest ciemno i w łazience też jest ciemno. Tyle co spod dachu wieje. Trochę jest posprzątane, także następne prace, jakie tu będą robione, także to będzie elektryka. Coś już tam mam kupione. Także czekam, jak elektryk się zjawi i będziemy działać. Może podjąłbym się sam, ale wiadomo, i tak dokumenty ktoś musi podbić. Także dałem sobie spokój. Mogę najwyżej pomóc. Także jak na razie to tyle. Pozdrawiam i do zobaczenia.